Dzień dobry, panie trenerze. Przegrywamy niestety ten mecz 1 do 2. Sporo nerwów, sporo emocji, sporo też kontrowersyjnych decyzji sędziego tak naprawdę. Jak pan może ocenić to dzisiejsze spotkanie? O, no jadąc gdzieś na te obozy tutaj, to w pewnym sensie gdzieś tam można się spodziewać różnego sędziowania. No i dzisiaj też było trochę to dziwnie, ale przede wszystkim z tym dobrym zespołem. Ja jestem bardzo zadowolony z tej pierwszej połowy i z tego, jak graliśmy, jak funkcjonowaliśmy. Oczywiście przydarzył się błąd i brak zrozumienia naszego obrońcy z bramkarzem. I w tym momencie, żeśmy, że tak powiem, strzelili sobie sami bramkę. Ale generalnie z przebiegu całego spotkania można być zadowolonym, bo ten mecz przyniósł wiele odpowiedzi, a o to przecież chodzi. No tak, już za wami są trzy sparingi w ciągu tygodnia tak naprawdę. Jak pan może ocenić postawę drużyny właśnie pod kątem takiej fizyczności pod tym względem? Myślę, że to nie najgorzej wyglądało. Zresztą widzieliście dzisiaj w ogóle mądrość gry drużyny, zorganizowanie. No było zdecydowanie na wyższym poziomie jak we wcześniejszych meczach i to cieszy przede wszystkim, bo widać progres tego zespołu, a przecież o to nam właśnie chodzi. Także no, mówię, no, idzie to w dobrą stronę. Mogliśmy dzisiaj przede wszystkim w pierwszej połowie to strzelić zdecydowanie więcej bramek, tak? Mieliśmy ku temu bardzo fajne okazje. No ale cóż, no to jest, nie jest jeszcze ten moment. Jesteśmy też zawodnicy zmęczeni po tym obozie, zresztą po to przyjechaliśmy. Po to, żeby ciężko popracować, po to, żeby zgrać tą drużynę i to, co najważniejsze było, to widać dzisiaj w części tego meczu, w pierwszej części i to cieszy. A chciałbym teraz też trochę podsumować już ten obóz, ponieważ jutro już wylatujemy do Polski i zaczęliśmy przygotowania tak naprawdę miesiąc temu. Kończymy je teraz tutaj tym obozem na razie w Turcji. I czy zakładaliście sobie, czy pan wraz ze sztabem zakładał, że drużyna zrobi większy postęp, czy taki postęp, jak to pod tym względem wygląda? No to ja nie wiem, jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie, ze względu na to, że ja nie zakładałem niczego. Po prostu wybrałem pewien kierunek, w którą stronę chciałbym iść z tą drużyną i idziemy w tą stronę. I to, jak zespół się też rozwija, pokazuje, że obraliśmy kierunek w dobrą stronę. Także, a biorąc pod uwagę to, ile zostało zmienione, sposób gry, ustawienie drużyny, personalia, no to ja myślę, że byśmy byli bardzo niepoprawni, gdybyśmy nie byli zadowoleni z tego, co przynajmniej dzisiaj widzieliśmy. A jak pan może ocenić ten obóz pod kątem tych nowych zawodników, którzy przyszli do drużyny? Czy uważa pan, że oni dobrze wkomponowali się w ten zespół? Ja uważam, że ten zespół w ogóle podniósł bardzo mocno swoją wartość piłkarską i to cieszy, bo to w tą stronę miało to iść. Także tak, jestem zadowolony. Myślę, że każdy zawodnik tu się dobrze wkomponował i tak jak mówiłem już wcześniej, no wiadomo, no nie chcę tutaj, nie wiem, rozbudzać nie wiadomo jak nadziei, mocno tutaj krzyczeć, jak to przefajnie wygląda, bo wiem, w którym jesteśmy miejscu i wiem też, że jeszcze dużo pracy przed nami, przed tymi zawodnikami, ale zespół zrobił bardzo duży progres, a to jest najważniejsze. Mówi pan też w naszych poprzednich rozmowach, zawodnicy też to zauważają, bo chciałem zapytać o Marco Pervana, ponieważ tutaj dużo było pozytywnych jakby słów o jego grze, o tym, że podniósł tak naprawdę jakość w tej drużynie. I czy widzi pan go jako takiego powiedzmy lidera piłkarskiego, jeśli chodzi o tę rundę rewanżową Fortuna pierwszej ligi? Myślę, że my mamy tu kilku zawodników.
trzeba by wziąć pod uwagę na przykład, że tak, w jednym meczu gdzieś tam pokazał się nam jeden zawodnik i w dużej mierze był zawodnikiem, który dużo dla drużyny robił dobrego. W innym meczu już za chwilę było dwóch zawodników, którzy tak jakby wyrastali ponad jeden czy drugi zespół. Dzisiaj znowu mieliśmy kolejnego bardzo dobry występ Filipa Oliveira, tak, w dniu dzisiejszym. Dobry występ Hugo. Także no, co jakiś czas wyskakuje kolejny zawodnik, który pokazuje, że jest w stanie dużo dać tej drużynie. Dlatego to, co ja już mówiłem i będę się powielał, bo to jakby jedno w drugie się zawsze łączy, że no, uważam, że w dobrą stronę idziemy i to pewne rzeczy nam po prostu to pokazuje. Miał pan do dyspozycji tutaj na obozie no, sporą grupę tych młodych zawodników, tak? Jak pan może ocenić ich pracę na obozie? No mocno pracowali, ale to też dobrze. Dla wielu z nich to bardzo ważny okres w życiu, też to po pierwsze, po drugie duża szansa na to, żeby też podnieść swoją wartość piłkarską, sportową. Myślę, że taki wyjazd im dał bardzo dużo. Zadowolony jestem z ich pracy. I na koniec jeszcze chciałbym zapytać o to, czy już ma pan jakieś plany ze sztabem na te kolejne dni, na te ostatnie dni tak naprawdę przygotowań? Czy jest już opracowany jakiś plan szkoleniowy, plan treningowy czy sparingowy? My wiemy, co mamy zrobić, wiemy, co musimy jeszcze przepracować, jak to ma wyglądać. Miejmy nadzieję, że tu nic gdzieś tam nam nie zaburzy tego. Także tak, oczywiście jest to już opracowane. Kwestia jest też, pytasz o sparing. Sparing też jest ustalony, także wiemy. Wszystko uzgodniona godzina i przeciwnik, także idzie wszystko zgodnie z planem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.